Witam Was, moi drodzy. Zapowiadałem Wam dzisiaj wielkiego newsa, jeśli chodzi o organizację MMA. Otóż, moi drodzy, MMA VIP powstało jako projekt tak naprawdę jednej gali w 2021 roku, w styczniu zająłem się organizacją pierwszej gali i miała być gala tak naprawdę moja pożegnalna i nie było właściwie planów, żeby robić z tego cykliczną imprezę. Ale w związku z tym, że okazało się, iż to dosyć rentowna impreza, to gala z każdą imprezą, właściwie federacja z każdą imprezą się rozwijała. W ciągu jednego tylko roku zorganizowaliśmy 4 gale MMA. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy ogrom pracy i rozwinięcia tego wszystkiego jest tak duży, że trzeba sobie na pewne pytania odpowiedzieć. Ja sobie na takie pytanie odpowiedziałem. Moi drodzy, ja nie mam już ani tyle czasu, ani tyle chyba motywacji, żeby w dalszym ciągu w tym projekcie być, uczestniczyć. W międzyczasie dołączył do MMA Darek. On ma bardzo dużo energii, dużo pomysłów. Trochę młodszy. Tu chodzi o przebieg, no mam może trochę większy przebieg, ale tu nie chodzi tylko o przebieg. Moi drodzy, ja mam trochę planów, ja od 2 lat nie mogę napisać książki, gdzie też pewne terminy mnie do czegoś tam zobowiązują. To nie jest też tak, że ja się rozstaję z walkami w formule MMA i to nie jest też tak, że ja w przyszłości nie wystąpię podczas gali MMA, bo tak też się może zdarzyć. Natomiast na ten moment zostawiam to wszystko w rękach Darka. Ja osobiście rezygnuję z tej dalszej pracy dla MMA VIP. I moi drodzy, to tylko tyle. No, jest ta organizacja na dziś przekazana w ręce Darka Kosowskiego. Ja życzę im wszystkiego dobrego, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że ta nowa odsłona, piąta, no, będzie po prostu znakomitym wydarzeniem. Darek, co życzymy? A my jakieś oficjalne info udostępnimy niedługo na naszym profilu. Poinformujemy Państwa o przyszłości i tak jak mówię, dziękujemy serdecznie Marcinowi i życzymy wszystkiego dobrego w karierze, zwłaszcza muzycznie. Tego nie powiedziałem. Moi drodzy, ja również mam zamiar teraz skupić się dużo bardziej na tym, na czym się tak naprawdę wychowałem, na muzyce. Śledźcie mój kanał, bo będą nowe projekty muzyczne. Teraz będę miał czas się tym... Ja mogę zdradzić, że Marcin wszystkie pieniądze sprzedaży MMA VIP zainwestował w studio nagraniowe. No, w każdej plotce jest trochę prawdy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i niech Wam się, Darek, układa. Jeszcze raz powodzenia. Pozdrawiam.